Michał Nowak, zapraszam na kolejny odcinek programu Tiebreak. Dziś moim gościem będzie Robert Prygiel, trener Ceradu Enei Czarnych Radom. Na początek jednak siatkówka pań. Eleklerk Radomka Radom zakończyła fazę zasadniczą Ligi Siatkówki Kobiet porażką w Policach. Radomianki zajęły 10. miejsce w tabeli. Nie było niespodzianki w ostatnim meczu Eleklerk Radomki w fazie zasadniczej sezonu 2019-2020 Ligi Siatkówki Kobiet. Radomianki przegrały z grupą Azoty Chemikiem Police 0-3. Już przed rozpoczęciem tego spotkania było wiadomo, że Eleklerk Radomka nie może zmienić już swojej pozycji w tabeli na koniec fazy zasadniczej. Radomianki zajmowały 10. miejsce i było pewne, że bez względu na wyniki ostatniej kolejki na nim pozostaną. W tym spotkaniu wciąż jednak miał o co grać Chemik. Ekipa grupy Azoty musiała bowiem wygrać, aby być pewną zajęcia 1. miejsca na koniec fazy zasadniczej. I to zadanie Policzanki zrealizowały w 100%. Chemik wygrał pewnie 3-0 w setach do 20, 18 i 23. Eleklerk Radomka pojechała do Polic w zaledwie 9-osobowym składzie. Zabrakło Pauliny Szpak, Juliety Lascano, Emilii Muchy, Renaty Białej, Majki Szczepańskiej Pogody i Agaty Witkowskiej. Tymczasem w ostatniej kolejce BKS Stal Bielsko-Biała pokonała 3-1 Energię MKS Kalisz. To oznacza, że Bielszczanki zakwalifikowały się do fazy play-off z 8. miejsca, a Kaliszanki zajęły ostatecznie 9. pozycję. To więc z kolei oznacza, że Eleklerk Radomka, która uplasowała się po fazie zasadniczej na 10. lokacie, na koniec sezonu zagra z Energą MKS-em w rywalizacji o miejsca 9-10. W tej decydującej fazie sezonu zespoły będą rywalizowały w 2 meczu. Jeśli po 2 spotkaniach będzie remis 1-1, to o tym, kto zajmie wyższą lokatę na koniec sezonu, zadecyduje tak zwany złoty set, rozgrywany do 15 punktów na zasadach tiebreaka. Pierwszy mecz rywalizacji o miejsca 9-10 w Lidze Siatkówki Kobiet odbędzie się w Radomiu, prawdopodobnie 16 marca. Tymczasem wcześniej, bo już w piątek 6 marca podopieczne trenera Grabowskiego rozegrają sparingowy pojedynek z SPS Stalą Mielec. A tak prezentuje się komplet wyników 22. kolejki. Trwa znakomita seria siatkarzy Ceradu Enei Czarnych Radom. Wojskowi odnieśli już 4. z rzędu zwycięstwo. Tym razem pokonali na wyjeździe Ślepsk Malow Suwałki. Siatkarze Ceradu Enei Czarnych Radom po kolejnym bardzo dobrym w swoim wykonaniu meczu pokonali na wyjeździe Ślepsk Malow Suwałki 3-1 i zdobyli komplet punktów do ligowej tabeli. Drugi set miał niezwykły przebieg i zakończył się dopiero po 60 minutach wynikiem 44-42 dla wojskowych. Ciężki mecz. Dużo walki było w tym meczu. Otarliśmy się, myślę, o rekord plus ligi pod względem długości seta. Radomianie nie tylko otarli się o rekord plus ligi, ale nawet go ustanowili. Zaczęło się jednak od zwycięskiej pierwszej partii. Wojskowi praktycznie cały czas kontrolowali jej przebieg. Wspomniana druga partia była niezwykle emocjonująca i wyrównana. Obie drużyny dobrze prezentowały się w tym fragmencie w ataku, ale gorzej w zagrywce i żadna z ekip nie była przez długi czas w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Ostatecznie więcej zimnej krwi zachowali Cerat Enea Czarni Radom. Przy stanie 42-42 efektownym blokiem na Bołądziu popisał się Sander, a w następnej akcji po raz kolejny świetnie w tym meczu atakował Butryn i Radomianie wygrali 44-42. W tej odsłonie nie brakowało też bardzo dużej liczby wideo weryfikacji. Aż poprosimy na pewno statystyka o podliczenie liczby challenge'ów, jeśli chodzi już nawet nie o jednego seta, ale o całość spotkania. Bardzo cieszy to zwycięstwo. Jest to, zresztą jak pokazują tutaj Suwałki, bardzo trudny teren. Grają bardzo dobrze o siebie i przede wszystkim oni nigdy się nie poddają. Czy przegrywają 1-0, czy jest 2-0, oni zawsze walczą i to pokazują. Grają do końca, do upadłego, także naprawdę cieszy to. Miejscowi nie podłamali się niekorzystnym dla nich rozstrzygnięciem w drugiej partii i w trzeciej to oni byli górą, wygrywając do 22. Podopieczni trenera Roberta Prygla zamierzali jednak udać się w daleką powrotną podróż do Radomia z kompletem punktów do tabeli plus ligi. I tak też się stało. 4. set padł ich łupem i po wygranej do 21 mogli oni unieść ręce w geście triumfu. Ciężki set 4. na pewno, bo zrobiliśmy sobie sporą przewagę, a już gdzieś każdy myślał, że wygramy to spotkanie. A tak łatwo nie było. Trener Kowal zrobił zmiany i Suwałki zaczęły walczyć, ale dobrze zareagowaliśmy w odpowiednim momencie i to pozwoliło zdobyć 3 punkty. Dla wojskowych to już 4. zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach. Wcześniej podopieczni trenera Prygla pokonywali Asekoresowie Rzeszów, Werwę Warszawa Orlen Paliwa i Jastrzębski Węgiel. Na pewno bardzo ważne zwycięstwo, bo
teraz możemy troszkę odpocząć po tym meczu, naładować akumulatory i jak patrzymy w tabelę, to też już mamy przewagę, aczkolwiek dalej musimy pokazywać to na boisku, co pokazujemy od czterech spotkań. Jasne, mamy serię zwycięstw, mamy kolejne trzy punkty, które są olbrzymie. Jak się mówiło, każdy poprzedni mecz super, trzy punkty ważne, kolejny, następny to samo. Gramy jako życie. Tabela pokazuje, każdy wygrywa. Jest taki ścisk, że każde spotkanie praktycznie decyduje o tym, że ktoś może być na 8., 7., 5. miejscu, a 12. nawet. Naprawdę jest to bardzo blisko i cieszymy się ogromnie z tego zwycięstwa. Po 21 rozegranych spotkaniach siatkarze Ceradu NA Czarnych Radom zdobyli 31 punktów i zajmują 7. miejsce w tabeli Plus Ligi. A tak prezentuje się komplet wyników 22. kolejki. W 23. kolejce Plus Ligi siatkarze Ceradu NA Czarnych zmierzą się na wyjeździe z PGS Krom Bełchatów. Początek tego meczu w piątek, 6 marca o godzinie 17.30 w hali Energia w Bełchatowie. A to pozostałe mecze 23. kolejki. Tymczasem w środę, 11 marca, Wojskowi rozegrają zaległy mecz 14. kolejki. Wtedy zmierzą się we własnej hali z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 17.30. Moim Państwa gościem w programie Tiebreak jest dziś Robert Prygiel, trener Ceradu NA Czarnych Radom. Witam, trenerze. Dzień dobry. Zaczniemy od Suwałk. Drugi set tam bardzo emocjonujący, rekordowy wręcz, 44-42, ale też wiele kontrowersji, wiele emocji, wiele kontrowersji związanych z challenge'ami, prawda? Trochę chyba i za dużo było w tej końcówce. No tak naprawdę ten set powinien się wcześniej skończyć, bo sędzia pokazał nam piłkę setową dla nas, że była po naszym bloku. Ja już po meczu bez emocji pytałem Alena Pańka, powiedział, że poczuł tylko wiatr. Na pewno nie było dotknięcia bloku i to wszyscy widzieliśmy na sali, na telebimie i później jak oglądałem mecz powtórkę w telewizji, to również na challenge'u było widać, że dotknięcia nie było. Ale cieszę się z tego, że przede wszystkim, że ten długi bardzo set 60 minut, przypomnijmy. 60 minut pokazał to w przekroju później jeszcze następnych dwóch setów, że drużyna jest cały czas, pomimo tego, że mamy bardzo napięty harmonogram grania, fizycznie gotowa na takie długie granie i mentalnie, co jest bardzo ważne, że w tych ciężkich momentach to my przeważamy ostatnimi czasy szale na naszą korzyść. No właśnie, mimo tej decyzji niekorzystnej wtedy po challenge'u dla Was, nie podłamało Was to w jakiś sposób, tylko robiliście swoje, można powiedzieć. I no udało się zakończyć tego strasznie emocjonującego seta, bo nie przypominam sobie czegoś podobnego tak, w ostatnich latach. Podobno rekord Plus Ligi. I pod względem liczby punktów, i pod względem długość, trwania tak. Seta, tak. Tak naprawdę mogliśmy tego seta przegrać i cały mecz. Mhm. I wtedy byśmy byli na pewno bardzo źli na tą decyzję sędziego. Ale na szczęście wygraliśmy seta, wygraliśmy mecz, więc proszę mi wierzyć, że długo nie rozpominaliśmy tych decyzji. Cofnijmy się o parę tygodni. Bodajże, żeby nie pomylić, tak, 10 lutego, godzina 20.30. Zajmowaliście wtedy 13 miejsce w tabeli przed meczem z Asseco Resowią Rzeszów. Wtedy wygrana 3-0. I czy to był taki moment zwrotny w waszej grze teraz, w tym momencie? Bo od tego momentu, licząc ten mecz z Asseco Resowią, 4 zwycięstwa, w tym 2, no można powiedzieć, dość nieoczekiwane, prawda? Z faworytami, z Warszawy i z Jastrzębia. Wtedy w tym meczu z Rzeszowem zagraliśmy naprawdę dobrze, ze słabo grającym Rzeszowem, trzeba to przyznać. Z Rzeszowem, który ten sezon ma, jest, w tym sezonie jest bardzo rozbity, ale my dość zdecydowanie wygraliśmy. Później wygraliśmy z Warszawą, bardzo, może nie bardzo zdecydowanie, ale też zdecydowanie, też za 3 punkty. Ale tych momentów zwrotnych ja uważam, że było parę trochę wcześniej, o których teraz nie chciałbym mówić. Ale dokonał i klub, i sztab dużej analizy, dużo różnej pracy, nie stricte na sali, tylko w rozmowach z zawodnikami
i, że tak powiem, trochę zmieniliśmy nasz styl gry i trochę zmieniliśmy personaliów i w drużynie, i na boisku. I trochę szczęścia też, bo to zawsze szczęście musi dopomóc, ale, że tak powiem, wyciągnęliśmy rękę po to szczęście. I rzeczywiście oblicze naszej drużyny od paru spotkań jest zupełnie inne. No, oczywiście cieszą wyniki, cieszą zbierane punkty, ale tak naprawdę cieszy to, jak się drużyna reaguje na boisku, jak się zachowują na treningu, w szatni, na sali, jest zupełnie inna atmosfera. Jest to dla mnie ogromne przeżycie. Na razie nie chciałbym tutaj opowiadać jakichś historii, bo tak naprawdę jesteśmy na dobrej drodze do wywalczenia upragnionego awansu do playoffów, ale jeszcze tych playoffów nie mamy, więc wstrzymajmy się z pochlebnymi ocenami, bo za chwilę możemy przegrać 3-4 mecze i to wszystko może pójść na marne, więc cały czas z pokorą pracujemy po to, żeby awansować do playoffów. I utrzymując taki poziom gry, taką skuteczność, mamy szansę nawet do tych playoffów z dobrej pozycji awansować. Już nierealnym jest bycie w pierwszej czwórce, ale każde inne miejsce jest bardzo realne. Oczywiście jedno ciężej, drugie łatwiej do zdobycia, ale jest bardzo realne. Ale nie ukrywam, że dla mnie jako trenera był to ogromna szkoła. Ten sezon dał mi więcej doświadczenia, więcej wiedzy i nauczył mnie więcej niż ostatnie chyba 2-3 sezony, zwłaszcza ta sytuacja kryzysowa. Łatwo jest być trenerem, jak drużyna wygrywa, wtedy najlepiej nic nie psuć, nie przeszkadzać i tylko starać się pielęgnować to, co jest. Jeżeli drużyna przegrywa, jeżeli wyniki są poniżej poziomów, jeżeli atmosfera, oczekiwania, presja jest taka, jak była w tym sezonie i tam, gdzie byliśmy już niemal tak zanurzeni w błocie i się potrafiliśmy z tego odbić, jeszcze nie wybić do playoffów, ale już odbić, jest to dla mnie naprawdę duży powód do dumy i nieskromnie może to zabrzmi, ale mogę śmiało powiedzieć, że czuję się już trenerem, bo łatwo jest być biznesmenem, a nie przeżyć krachu swojej firmy i nie wyprowadzić tej firmy na prostą. I tak samo łatwo jest być trenerem. I mam nadzieję, że udowodnimy to, bo to jest nie tylko Robert Prygiel, tylko cały sztab, klub, dużo osób było zaangażowane w to, żeby nam pomóc i drużyna. I wyszliśmy z tego. Mam nadzieję, że do końca spełnimy nasze marzenia i nasze chęci przełożą się na dobry wynik. Dużo rzeczy, bo pytanie trochę się rozgadałem, ale pytanie było, jak to było, to na pewno, tak jak powiedziałem, dużo rzeczy i nie możemy zapomnieć tutaj o tym, co zrobili kibice, tak? Czyli wejściu, przyjściu na trening. Przyjściu na trening do was, tak, prawda? Dokładnie, przyjściu na trening, wsparciu nas, gdzie spodziewaliśmy się może zgoła odmiennej reakcji. I to są prawdziwi kibice. I myślę, że jest to nauczka dla nas wszystkich, że w ciężkich momentach jest łatwo kopać leżącego, a ci, którzy nas wsparli, ci, którzy nam pomogli, plus nasze ryzyko, to będziemy pamiętali na pewno długo i ja wiem po swojej drużynie i po tym, jak reakcja w Polsce była wielu zawodników, że mało jest takich klubów, gdzie w takich sytuacjach dostaje się wsparcie, a nie kopa w tyłek. Mhm. Właśnie, teraz zajmujecie 7 miejsce, ale tak naprawdę do Katowic, które są na 6 miejscu, tracicie zaledwie punkt. Katowice też mają dwa mecze więcej rozegrane. Przed wami mecze z PGS Krumbełchatów, Indyk Pole, Mazotes Olsztyn, Aluranem Virtus CMC Zawiercie, GKS-em Katowice oraz Kuprum Lubin. Można powiedzieć, że terminarz taki nie za łatwy, nie za trudny. Ci najwięksi faworyci już za wami, ale patrzycie na to w ten sposób, czy po prostu patrzycie na każdy kolejny mecz i nie wybiegacie w to, co będzie tam powiedzmy za 2-3 tygodnie? Zdecydowanie na każdy kolejny mecz. Od pewnego czasu, od meczu z Rzeszowem jest z nami hasło przed meczem w szatni, gramy tak, jakby jutra nie było. I tylko w ten sposób. Nie wybiegamy daleko, mamy ciężki wjazd do Bełchatowa, tam chyba w historii Plus Ligi nigdy nie wygraliśmy i zdajemy z tego sprawę, że Bełchatów też walczy o trzecie, czwarte miejsce, jest, więc na pewno nie położą się, będzie dla nas ciężki mecz. Później gramy z Olsztynem u siebie, który już problemów zdrowotnych ma coraz mniej, już wrócił Hadrawa, z meczu na mecz gra coraz lepiej i Olsztyn najprawdopodobniej przyjedzie tutaj do nas
Być może to będzie mecz dla nich o wszystko. Następnie mamy Katowice, które również będą chciały jak najwyżej skończyć i Lubin, i Zawiercie u siebie. Zawiercie kolejny klub, który ma całkiem realną szansę gry w playoffach, więc wszyscy będą walczyć i my już jesteśmy nauczeni doświadczeniem i niestety porażkami, że nie ma drużyn, z którymi w plus ludzi wygra się przed meczem, bo jest się faworytem na karce. Musimy być bardzo czujni, maksymalnie skoncentrowani na najbliższy mecz, odpoczynek i praca pod następny mecz. Tylko w tą stronę. Zapytam trochę, wybiegając zdecydowanie bardziej w przyszłość, dlatego że mamy już początek marca. No nie jest tajemnicą, że w zeszłym sezonie już gdzieś mniej więcej w tym okresie część z zawodników no była już poza drużyną, już podpisywali gdzieś indziej kontrakty. Czy wy myślicie już w tym momencie o budowie zespołu na przyszły sezon? Myślimy. Myślimy jednak, że możliwości naszego klubu są zgoła odmienne niż tam 5-6 innych klubów w lidze. I kolokwialnie mówiąc, czekamy, jak bogaci się wystrzelają. Wiemy już na pewno, że niestety, nad czym bardzo ubolewam, bo uważam, że stabilizacja jest bardzo ważna w siatkówce. Niestety stracimy parę ważnych ogniw, tak jak to było w tamtym roku i będziemy musieli sobie radzić i ja, klub, będziemy wszystko robić, żeby tej rewolucji było jak najmniej, zmian było jak najmniej. W tamtym roku 9 nowych zawodników, jeżeli w tym roku by było pół na pół, byłoby dobrze. Musimy poczekać, jak po prostu topowe kluby zakontraktują zawodników, bo nie mamy szansy rywalizować finansowo z tymi klubami, więc poczekamy, wtedy będziemy badać rynek. Jestem przekonany, że opinia o naszym klubie jest naprawdę dobra w Polsce, jeżeli chodzi o rzetelność, jeżeli chodzi o atmosferę. To, co zrobiliśmy w tym roku, jeszcze raz pomnę o tej sytuacji z kibicami, dużo zawodników chce u nas grać. Ale wiadomo też, że zawód sportowca jest bardzo krótki. Dziś się jest na topie, a jutro może być pod wpływem kontuzji koniec kariery, więc też się nie ma co dziwić, że zawodnicy patrzą na pieniądze, chociaż jakby o tym nie opowiadali, że atmosfera, że cele, że coś, to zawsze ten argument finansowy jest najważniejszy, więc czekamy po to, żeby po raz kolejny zbudować taką drużynę, na jaką nas będzie stać i taką drużynę, która będzie w stanie się włączyć do rywalizacji o coś więcej. A na razie skupiamy się na obecnym sezonie i piątkowym zdecydowanie, meczu z Lechatowem. Zdecydowanie tak, to jest nasz priorytet numer jeden. Głupio by było tą szansę, jaką sobie stworzyliśmy po tych czterech wygranych meczach z rzędu, nie skorzystać i nie walczyć o coś więcej w tym sezonie, bo liga jest bardzo nieprzewidywalna. Nawet te mocne drużyny mają swoje problemy. Wiadomo, że Jastrzębie najprawdopodobniej już nie będzie chyba. Linel grał do końca, jest to bardzo ważny zawodnik. Nie wiem, jak sytuacja z Ebadipurem i Szalpukiem, więc możemy próbować walczyć, dbać o siebie, dbać o nasze zdrowie, modlić się o to, żeby jak najmniej kontuzji, urazów nas dotkało i walczyć o to, co sobie stworzyliśmy do końca, a może z sezonu, który był jednym z gorszych, okaże się być może jeden z najlepszych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był dziś Robert Prygiel, trener Ceradu NA Czarnych Radom. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.